Siemaneczko, siemaneczko. Właśnie jesteśmy pod Visa ATM, gdzie można wybrać pieniądze. Jesteśmy w Padże, 8 km od Dżambiani. Dorota poszła szukać jakichś proszków do prania. Proszków do prania i... co? Płynu. Proszek i płyn do pukania. Jesteśmy w samym centrum Padże. Rondo w Padże. Jak kiedyś będziecie w Padże, to tutaj główne rondo. Samo centrum. Samo centrum. Idziemy sobie, bo standardowo mamy jakiś problem, Jaki mamy problem, Dorka, dzisiaj? Że nam kapie z ubrań. Kapie z ubrań? Nasze ubrania są bardzo mokre. Nie wiem. Tak, zobaczymy się. Ale pachną. Bo pani na nie wybrała, ale... No co z tego, jak one takie będą kapiące, to przecież będą śmierdzić za chwilę. No ale to co chcesz zrobić? Zobaczyć, czy odwirują. No ale to może, po co zanim je ściągasz, to może najpierw otwórzmy pralkę. Tam coś jest? No. Mamy w końcu wodę, tylko teraz pralka się popsuła, bo ciągle nie ma wody i się coś popsuła. Czekaj, bo to jest chyba Agi. Agi? Czekaj, ja zobaczę. Kurde, proszę. Ale mamy przeboje. Ciągle mamy jakieś przeboje. Musimy sobie chyba wybudować swój dom nowy i kupić swoje nowe rzeczy, żeby nie mieć takich przeboi. Spin. No i działa. Co Aga mówi, że nie działa? Działa. Złota rączka. Przyszła, klik, klik, klik. Włączy się, czy się nie włączy? Jesteśmy uratowani? Będziemy mieć wysuszone, znaczy odwirowane? No chyba tak. Chyba tak. Zaraz zacznie wirować. A więc mamy sukces. Mamy sukces. Pranie wywirowane, wyprane akurat ręcznie przez panią, wywirowane przez pralkę i zaraz będzie suche. Co? Chipsy jakieś. Nie, o, masz chips? Wow. Very expensive. Very expensive. O, nutka. Lody tutaj są. Lody? No tu lody. Ale myślę, nie, tak. Nie wróć pani. Tam są ma kurczaki. No, kurczaki też są. Ale nie kurczaki. O, jest majonez. Ten majonez chciałem spróbować, tylko nie ten duży. Cholera. No dobra. Coś będziemy patrzeć. W sklepie, w którym my robimy zakupy dla białych, jest już bardzo drogo. Dala pojechało. A tutaj u pani jest jeszcze drożej. Bardzo drogo. Także niestety nie zrobimy u niej zakupów. Poła. Co tu mamy? Fiu. Później sobie zobaczymy, co mamy. Schodź. Restauracja fajna, ale schody takie trochę strome, nie? No. A w tym sklepie mięsnym, Steakhouse jest tak gorąco, że mięso w zamrażarkach jest po prostu rozmrożone. Także no niestety nic nie kupiliśmy, no bo strach kupować mięso z zamrażarki, które nie jest zamrożone. Ruch na drodze jakiś się zrobił popołudniami. Tutaj restauracyjka Karibu. Karibu to znaczy welcome. Tu można sobie kupić kurczaki, można sobie kupić jakieś inne mięska. Nawet widzę jakaś tam sałatka, chyba ryba z grilla. Tak właśnie teraz stoimy trochę na ulicy, bo za bardzo nie ma jak zjechać, bo jest bardzo duży próg. I stoimy na ulicy i czekamy, bo Dorka poszła po awokado. Ej, wiecie jaki jest hit, że chcieliśmy kupić mrożonego kurczaka. No i brakło mrożonych kurczaków, ale pan zadzwonił i powiedział, że chicken is coming. Czyli chicken już idzie, także zaraz będziemy mieć chickena. Frytasy. Kromka z cebulą. Z majonezem, masłem i musztardą.
Ej, to była moja kropka. Właśnie, tak ładnie wyglądała. Patrzcie się na to, jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, że Bitcoin to waluta przyszłości, Bitcoin, no to trzeba się naprawdę nad tym zastanowić. Zobaczcie, tutaj są dolary, tu są dolary, tu są jakieś arabskie pieniądze, tutaj no ludzie z Arabii, przynajmniej tak wyglądają, i Bitcoiny, i właśnie notowania, i tak dalej, także no zobaczcie, gazeta, w którą został dzisiaj zapakowany nam chleb. I pewnie właściciel może nawet nie wie, czym są bitcoiny, ale my już trąbimy o bitcoinach od 2016 roku, także można się w tej kwestii wyedukować. A w złotówkach bitcoin przebił znowu ATH, czyli znowu kosztuje ponad 70 tysięcy złotych. No i teraz troszeczkę znowu spadł, ale, no ale tak to wygląda. Dolar czy bitcoin? Oczywiście, że bitcoin. Kurczak gotowy, pokrojony, umyty, przyprawiony. Gra muzyka. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip now. Trip, trip, trip. Oh, I flick that switch, kill the lights. Oh, I wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause oh my God. We're doing our thing with the wheels don't stop turning. I know we're acting stupid. Ale wyprawa, co? Ale trzeba uważać na tych dziurach, na tych ich tutaj tych, bo są takie krzaki z takimi kolcami, że masakra. Właśnie przed chwilą wbiłem sobie jednego w palducha. Masakra. Ostrykujące takie, że... Kurde, ale dzisiaj ten... Brudna plaża, znaczy brudna woda. Plaża brudna, bo woda brudna. Kurde, ale natargało tego. Taka piękna woda, czysta, ale za 10 metrów. Za 10 metrów, a tutaj taki dzisiaj bałagan. I ja nie wiem, skąd to się wzięło. I tyle tego. O, ale woda cieplutka. Woda za to gorąca, ale... Woda gorąca, ale... No woda czysta, tylko skąd tyle tej trawy? Sama woda jest czyściutka, ale trawy to tyle naciągnęło. Ja... MK szaleje, o jaka fala idzie, wow, wow. Szkoda tylko, że jest takie bagno. Wow, jaka czara na dzisiaj. Czarna trawa zaatakowała. Ale tej trawy tu jest. Kawałeczek dalej, 10 metrów dalej. I już kurde piękny ocean. Piękne kolory. A tu takie trawsko! Uj, skąd tego tyle się tu wzięło dzisiaj? Ale tyle czasu, tu już jesteśmy prawie miesiąc czasu i jeszcze ani jednego dnia nie było, żeby aż tyle trawy naciągnęło. Wow! Grubo!